Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Wizard of Legend. Wracamy sobie do gry. Czytałem parę waszych komentarzy, znów większość z nich pewnie zapomniałem. Jedną z ważniejszych porad, którą czytałem, to to, że na samym początku gry, znaczy na początku gry, co ja gadam, przed walką z bossem mamy kulkę zdrowia, którą możemy rozwalić, która nas trochę wyleczy. Nie pamiętam, czy o tym pamiętałem na poprzednim odcinku, możliwe, że nie. Dobra, jak to się nagrywa? Powinno się nagrywać dobrze. Też się dowiedziałem od was, że bossowie na starcie są losowi. Ja miałem po prostu szczęście, że dwa razy trafił się dokładnie ten sam boss. Fuck Gauntlet, o co chodzi? Czemu możemy to kupić, jak to już jest odblokowane? Ja to widziałem w grze parę razy. Czy to mamy po prostu na start od razu ze sobą? Dziwne. Raspberry Cookie Box, Sinister Ledger. No nie wiem, ja wolę chyba sobie kupić jakąś arkanę i tyle. Frost Faint, nowy dash na start chyba, co by było bardzo fajne. Czy mamy już na start inny dash do wzięcia? Sprawdźmy. Nie, nie mamy żadnego innego dasha. Muszę kupić ten dash, aby móc go używać. Spoko, Frost Faint, o Jezu. Kupmy sobie. Mega tanie to wszystko jest. I zmieńmy nasz standardowy dash na... Za sobą zostawiamy Frozen Decoya. A, ja to miałem już ostatnim razem, no tak. Spoko, to jest lepsze jak standardowy, no bo nadal możemy używać standardowego dasha. Oprócz tego czasem zostawimy za sobą Decoya. Mamy kolejne kostiumy, których nie będę jak na razie kupował. Ja mam nadzieję, że nie trafi nam się pierwsze piętro lodowe, bo mamy wszystkie ataki lodowe. Chyba, że sobie je po prostu pozmieniam, co byłoby dobrym pomysłem. Sygnatura mi się podoba, natomiast ten standardowy... Typhoona nie lubię. Dragon Arc, to mi się bardzo podoba. Standardowy atak, który jest naprawdę bardzo dobry. No i co? Lecimy sobie na walkę już, czy jeszcze sobie coś kupię? Jak to jakiś standardowy atak? Grasping Earth, Rippling Rapture. No nie wiem, na razie wszystko zostawię. Albo coś sobie kupię tu może. Raspberry Cookie Box, fajnie brzmi. Możemy sobie założyć jakiś przedmiot. Permafrost Cube mi się średnio podoba. Raspberry Cookie Box. Help orbs drop more frequently. Okej, czyli mamy większą szansę na to, że wylecą nam z przeciwników, czy tam z czegokolwiek innego, orby leczące. No i proszę bardzo, pierwszy boss lodowy. No ciekawie będzie. Ja czym prędzej muszę to wszystko zamienić, oczywiście. Natomiast ważne jest to, że mam atak lodowy. Lodowy, co ja gadam? Ja będę ciągle mylił. Ja przepraszam bardzo wszystkich widzów za to, że ja mylę lód z ogniem. Nie wiem naprawdę, co się dzieje, że ja to mylę, ale coś we mnie jest i nie potrafię tych dwóch rzeczy rozróżnić. Ogień i lód. No, z nimi... O, fuck, nie atakuje się za pomocą F, tylko za pomocą Q. Ja nie wiem, już tyle gier dzisiaj różnych grałem i to mi się wszystko tak bardzo myli. Kim ty jesteś? Zwiększy efekt naszego outfitu. 100 golda. Okej, okay, z chęcią bym to zrobił, bo byśmy mieli większy def i więcej zdrowia maksymalnego. Chyba tak to działa. Chyba taki mamy outfit założony. Albo po prostu przedmioty kupić. No to by też miało sens. No nie, zobaczymy. Ja bym z chęcią kupił po prostu nowy czar. Mieć na początku czarów 4 to chyba najważniejsza z rzeczy, bo teraz jesteśmy ograniczeni naszego standardowego ataku, no tego oczywiście drugiego i zwykłej arkany pod Q. Chcę sobie coś kupić pod E czym prędzej. Wydaje mi się, że ja w tą grę w ogóle gram strasznie pasywnie. Nie wiem, widziałem dosłownie urywki odcinków Northern Liona i on zdecydowanie agresywniej ze wszystkimi przeciwnikami walczył. Nie wiem, czy to jest złego, ale jak na razie to się sprawdza, bo otrzymaliśmy obrażenia chyba tylko z raz. Albo mi się wydaje, albo nawet nam się zdrowie jakoś odnowiło, co jest trochę dziwne. Więc pewnie mi się wydaje.
O Jezu, ten pokój będzie bardzo niefajny. Naprawdę. Te kulki są mega wkurzające, bo one... Myślałem, że po jednym ataku znikają, natomiast... One nadal są i musimy po prostu rozwalić, aby mieć z nimi spokój już na całe piętro. Fajnie, skrzynka do tworzenia. No ale tylko z tymi kryształami. Liczyłem na jakiś przedmiot, ale kryształy również się oczywiście przydadzą na kolejne podejścia. Super użycie naszej arkany. Tak, ktoś pisał, ten pasek to nie raczej pasek many, a pasek wkurzenia. No, co prawda nie napisał wkurzenia, ale family friendly content ode mnie wymaga, żebym je przeklinał. No i dobra, lecimy dalej. Jak na razie naprawdę fajnie idzie. Też pewnie nie powinienem tego mówić, bo znając życie... tu jest statua! Ja nie mogłem się ruszyć przed nią. O Jezu, ale żebym dał ciała teraz. Ta statua mnie kompletnie załatwiła. Nie wiem, czemu je w ogóle nie zauważyłem i... chciałem ciągle się ruszać w jej stronę. No i właśnie, ja nie mogę mówić, że mi dobrze idzie, bo... dosłownie chwilę po tym, jak powiedziałem, że idzie bardzo dobrze, otrzymaliśmy masę obrażeń. No i jeszcze raz, sprawdzę, co robi dokładnie mój outfit, jeżeli jestem w ogóle w stanie, jak jestem w stanie to zrobić. Szczerze mówiąc, nie wiem, chyba nie jestem w stanie tego zrobić, ale jestem w stanie sobie ten outfit ulepszyć, będziemy mieli więcej defa. Nie, nie chcę mimo wszystko, zaczekam na kolejny sklep, bo jeszcze jeden chyba sklep został nam do odkrycia. Zobaczymy, co tam mamy do kupienia, czy tak naprawdę nie wiem, co tam może jeszcze być. Pewnie jakiś sklep z klątwą można mi się jeszcze trafić. A nie, sklep z arkanami. Ice Seekers, na pewno tego nie chcę. Enhanced Dragon Arc. Co on to robi? Możemy sobie przeczytać od razu. Wypuszcza dwa smoki naraz i zwiększa limit naładowań. Takie średniawe. Elfen Aegis wydaje mi się być dobrym przedmiotem do kupienia. Ja już to miałem. Wiem, że to pojawia te kółeczka, tarcze. Ale ważne jest to, że ja teraz będę walczył z bossem, którego nie znam. Więc taki bardzo defensywny przedmiot by nam się na pewno przydał. Lecimy na walkę, zobaczymy jak pójdzie. A jakim bossem? Co ja gadam? Tu może być boss, z którym już walczyłem. A nie, jednak się trafił. Taki, z którym jeszcze nie walczyłem, nie miałem z nim przyjemności walczyć. Natomiast chciałem kupić tą egidę. Uderzałem ciebie, nie powinieneś mnie móc uderzać. A może i rzeczywiście powinieneś. Nie wiem. Będę walczył z tym bossem lodowym, jeżeli oczywiście uda się tam dojść. Nie znam kompletnie jego ataków, nie wiem jak wygląda. Dlatego bardzo chciałbym mieć coś do obrony na tego bossa, aby się po prostu na samym początku walki... Co się dzieje? Aby na samym początku walki nauczyć się po prostu jego ataków, wiedzieć co on robi. Coś kupimy? Na nic nas nie stać i tak, więc nic nie kupimy. Dobra, lecimy na kolejne piętro. 100 coinów, to nie jest dużo. Może jednak sobie ulepszę. Ulepszę. Proszę bardzo. Zapomniałem wspomnieć, że proces dopasowywania tego stroju może spowodować dyskomfort. Czy nadal jesteś zainteresowany? Nie, bo to pewnie nam zada obrażenia i dopiero potem nas ulepszy, więc nie chciałbym zadać sobie na samym początku obrażeń. Dlatego idziemy po prostu dalej i liczę na jakiś fajniejszy ten pokój z klątwami na kolejnym piętrze. O, to jest coś nowego, to jest chyba ten pokój z klątwami. Pozwól mi kupić twoje reliki, wyrzuć je na ziemi i zapłacę ci... no kasę pewnie, ale nie, on na pewno nie płaci kasą. Poza tym nie ma żadnego relika, który chciałbym wyrzucić. Ja wiem, że ten zwiększający ilość... ja nie mogę rozmawiać. Czemu nie blokują... Co się dzieje? Czemu nie blokuje nasza tarcza pocisku? Ale słabo. No i nie pamiętam tak naprawdę, co mówiłem. Ej, mega słabo. Czy to nie blokuje pocisków?
Nie, Form Protective Ring of Stone Shields. A te tarcze w ogóle nie są protective. Uwielbiam walczyć z jednym przeciwnikiem. Walka z jednym przeciwnikiem w tej grze wygląda tak, że po prostu go bijemy standardowym atakiem, póki umrze, bo zupełnie nie ma prawa się jakiegokolwiek ruszyć. O Jezu, nienawidzę natomiast tych łuczników. Nie wiem, czy oni się jakkolwiek różnią od tych lodowych. Lodowych, no i znowu się mylę. Od ognistych. Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba powinni być dosyć podobni. Ale jakoś z łucznikami na tym lodowym piętrze mi w ogóle nie idzie. Sklep, sklep, jakiś sklep czym prędzej chciałbym dorwać. Tym razem sklep z przedmiotami. Wow, ojojoj. Nie powinno być problemów większych. Tych przeciwników nawet lubię. Są mega przewidywalni. A przewidywalny przeciwnik oznacza łatwego przeciwnika. Okej, okay, wleciałem w niego teraz sam jak głupek. Czy ten orb w ogóle mnie wyleczył? Jezu, jeśli tak, to naprawdę bardzo mało mi dość zdrowia. Myślałem, że jeżeli robimy dasha, Cyclone Boomerang, nie mam pojęcia co to jest. Stalwart Defenders, ciekawie brzmi. Kupmy sobie. Pod R-em to mamy, okej, okay, może być trudno z klikaniem, szczerze mówiąc. Arkana pozwala nam na sformowanie czterech tych koni z szachów, którzy pomogą nam z naszą defensywą. Mamy wersję ulepszoną, te konie skaczą w miejscu po raz drugi, zaraz po ich tym startowym ataku. Nie wiem w ogóle jak to wygląda, sprawdźmy. Okej. Okay. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Jakbym wiedział, że tak będzie wyglądało, to bym tego nie kupił. No ale skąd miałem wiedzieć? Myślałem, że to jest jakiś summon na przykład, który nie tylko broni, ale... O Jezu, nienawidzę pokoi z takimi... może być. Nienawidzę pokoi z taką dużą ilością dziur, bo ja tak bardzo nie ogarniam dasha w tej grze. Ten dash jest taki... On jest naprawdę na duży zasięg, nie jestem w jakimkolwiek stanie kontrolować. I tak bardzo łatwo jest się tutaj wywalić. No nic, idziemy dalej. Mam nadzieję, że uzbieram 100 coinów na tą potę. Z chęcią potę kupię. Żaden przedmiot mnie w tym momencie nie interesuje. Chcę po prostu przeżyć i dojść do pierwszej walki z bossem. Pierwsze piętro szło naprawdę bardzo dobrze. To natomiast już... No co to ma być? No, się zablokowałem na ścianie, co za kupa. O, to są przeciwnicy, ja myślałem, że to są statuły po raz kolejny. Jezu, jak oni dużo biją, oni po 50 tłuką. Jak ja normalnym atakiem biję po 10, to rzeczywiście są nieźli. Ale chyba mi się nie udało zbierać pieniędzy na fotkę i może być niemały problem. Poleciałem w prawo, gro kochana, proszę cię, czemu poleciałaś w lewo? Dobra, zmieniam zdanie, ci rycerze, te koniki mi się nawet podobają. Mega wkurzające jest to, że podczas dasha nadal mogę otrzymać obrażenia kompletnie inaczej niż w większości gier, w które grałem. No, tutaj tak trzeba idealnie tym dashem wymierzyć, to jest takie wkurzające. Byliśmy wszędzie? Tak, byliśmy wszędzie. Ja już nie chcę walczyć z żadnymi przeciwnikami, wiem, że ktoś tam został, ale nie ma co ryzykować. Grand Summoner, czyli boss, który mi szedł chyba najgorzej. Oh well. Najpierw trzeba tych jego pomagierów zabić. Dopiero potem... O Jezu. Zajmiemy się samym summonerem. Czemu wy macie tyle zdrowia? Dobra, w końcu padli. Teraz nie powinno być większych problemów. Nie no, te naprawdę figury bardzo dużo biją. Czy jestem w stanie puścić na przykład tą taką ulepszoną, wkurzoną arkanę za pomocą tych szachów? A nie tylko na tym lodzie? To jest coś ciekawe. Bo tak naprawdę ta ulepszona arkana na lodzie, no ona jest dobra.
Ale chyba zdecydowanie lepsza byłaby właśnie ulepszona ta arkana na naszym najlepszym w tym momencie skillu, czyli właśnie tych szachach. Który to jest sklep zwykły? Chyba ten. Tak, potkę kupujemy. Ile to nas wleczy? Pewnie za 50 albo 100. Wow! Ani 50, ani nie 100. Naprawdę sporo nas to wyleczyło. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy na walkę z pierwszym bossem. Boss lodowy. Nie mam pojęcia, czego mam się spodziewać. 75 zdrowia. Uleczone. Frost Queena, to jest kobitka, okej. Nie będę tego czytał, wam zostawię. Jak chcecie sobie zapauzujcie, o, dużo nie gadała. Może najpierw ogarnę jej ataki. Ojej, 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 zamroziło mnie. No, to jest niefajne do unikania. Ojoj, ojoj, ojoj. To jest bardzo łatwe do uniknięcia, natomiast... Okej, teraz nic nie robisz, teraz można cię bić. Uciekamy. Kolejny atak. Jakiś nowy. Dobra, dobra, luzik. A, teraz można ci bić. Dobra. Uciekamy. Wielkie... O, tego nie wiem, co się... Nie wiem, czego tu się spodziewać. A, luzik. Dzięki widzowi, który mi napisał, że bardzo łatwym sposobem na tych bossów jest to, że gdy oni atakują, wokół nich jest żółta obramówka i powinienem ich bić tylko w momencie, gdy ta obramówka już zniknęła. Ja kompletnie tego nie zauważyłem. Wiem, że to jest dosyć oczywiste, ale naprawdę zupełnie na to nie zwróciłem uwagi. A to jest coś, co naprawdę bardzo mi pomogło podczas walki z bossem ognistym. Jak na razie bardzo się przydaje również podczas walki właśnie z bossem lodowym. Okej, okay. To jest raczej łatwe do uniknięcia. Z daleka cię ogłuszamy. I teraz dobicie. Jeszcze przeżyłaś, no. Nie muszę tak naprawdę czekać, aż skończysz atakować. Tylko cię właśnie dobiję już podczas ataku. Okej, okay. Poszło zadziwiająco łatwo, naprawdę. Jestem zdziwiony. Troszkę zdrowia dostaliśmy, nowy jakiś skill. Storm Draft, pod tabulatorem to mam. A nie, to po prostu jest jako do zmienienia. Zmieńmy to, przypuśćmy, za te nasze smoki. Storm Draft, wypuść Burst, Boże, taki łatwy wyraz. Będziemy po prostu puszczać powietrze, które wciąga przeciwników i stanuje ich przy ścianach. Ale czy to jest wersja Enhanced? Chyba nie, nie. A nie, to jest, bo jest podświetlone. Zniszcz wszystkie pociski przeciwników. Takie kurde, no nie wiem. Zobaczymy. Wypróbujmy, czemu nie? To jest nowy skill, ja jeszcze nie znam się na tej grze, więc zobaczymy, jak pójdzie. Przed nami boss, którego znam. To jest dosyć ciekawe, że akurat już z ognistym bossem walczyliśmy. Wiem, czego powinienem się spodziewać. No i nawet dobrze, że trafił nam się skill powietrzny akurat za skill ognisty. Teraz będziemy walczyć w końcu z ognistym bossem, więc wow, 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 będziemy walczyć z ognistym bossem. Co tu się dzieje? Więc tym ogniem dużo byśmy nie zdziałali. Łucznicy to są jacyś, nie wiem. W tej grze łucznicy są tak milion razy lepsi od zwykłych wojowników. Naprawdę, z łucznikami mam... O Jezu, w ogóle nie zauważyłem. Z łucznikami mam przeogromny problem. Oni są mega silni, naprawdę. Wcale mam obrażeń nie zadaje ten atak. Tylko go dosyć rzadko możemy używać, a to mi się nie podoba. Glutki są spoko. Z glutkami się mogę bić. Glutki dużo nie robią. Glutki są fajne. Idziemy szukać sklepu. Jest szansa, że po raz drugi nie wiem, czemu otrzymałem wrażenia od
od dołu chyba jakiś glutek nas zaatakował. Dobra, glutki jednak nie są fajne, bo ten atak wcale nie ma tak dużego zasięgu, jak myślałem. Spora szansa jest na to, że po raz drugi w sklepie kupimy sobie potkę zdrowia. Ta potka zdrowia jest OP. Naprawdę byłem pewny, że to nam przywróci z jakieś 50 punktów zdrowia, max 100. A tu proszę bardzo. Chyba z 250 zdrowia wyleczyła nam jedna potka i ja z chęcią kupię kolejną. Te przedmioty pasywne też jakieś wcale dobre się nie wydają nigdy. Teraz wzięliśmy przedmiot, który... Teraz wzięliśmy przedmiot, który... się teleportuje. Co tu się dzieje? Przedmiot, który zwiększy nam szansę na drop... Co to ma być w ogóle? No i serio, otrzymam obrażenia, nie mając możliwości uniknięcia tego. Bo się teleportowałem i nie mogłem się ruszyć. To mnie w życiu nie trafiło. O czym mówiłem? Przedmioty pasywne. Jak na razie są słabe. Wszystkie przedmioty pasywne, które miałem, są słabe. Serio. Ten na zamrażanie też był słaby. Jak na razie najlepszym przedmiotem pasywnym to był przedmiot zwiększający nam po prostu ilość zdrowia. No bo... Czemu przedmiot zwiększający ilość zdrowia miałby być słaby? Ale też szału nie robił, bo tego zdrowia jakoś specjalnie dużo nam nie dawał. O Jezu. Nie, dobra. To są jeszcze ci asasyni, oni są spoko. Ja się bałem, że tutaj pojawia się czterech łuczników, a z czterema łucznikami walczyć bym nie chciał. Dobra. Lecimy dalej. Sklepy, sklepy, sklepy. Bardzo mi zależy na tych sklepach. Większość przeciwników na piętrzu zabiliśmy, a byliśmy tylko w jednym sklepie, co ciekawe. Czy wy jesteście troszkę inni jak zwykle, czy mi się wydaje? Pewnie mi się wydaje, nie wiem, ale to w końcu jest drugie piętro, więc nic dziwnego. Jakby przeciwnicy co piętro się... jakby przeciwnicy co piętro się ulepszali. Zdecydowanie się ulepszają, bo oni takiego dasza wcześniej nie mieli. Dobra, idziemy dalej. Piniata, no w życiu cię nie rozwalę. Nie ma szans. Nie wiem, jakie obrażenia musiałbym robić, żeby taką piniatę rozwalić. Naprawdę, ja robię wszystko, co się da i... No nie wiem, naprawdę nie wiem, co miałbym zrobić, aby tą piniatę rozwalić. Jakiś widz napisał mi, że udało mu się już ją rozwalić. Ale w jaki sposób to zrobił, nie mam pojęcia. Ja nie jestem w stanie tej piniacie nawet połowy zdrowia zbić, a co dopiero mówić o całym zdrowiu. Ujej, ujej. Czy was nie pogrzało? Dobra. Luźno poszło. Szukamy sklepu i potki. Tak bardzo chcę potę kupić. Byłem pewny, że w takich grach na pewno pot nie będę kupował. Bo to w końcu są przedmioty takie, wiecie, takie znajdźki. Równie dobrze mógłbym po prostu nie utrzymywać obrażeń, ale jestem na tyle słaby w tą grę. O Jezu, super. Przyciągnąłem ich sam do siebie chyba. Jestem na tyle słaby w tą grę. No ja muszę kupować te poty. Poza tym one dają zdecydowanie więcej, niż bym się spodziewał. I tu ja trzymam obrażenia? Nie, nie ma ich tutaj obok. Dobrze. Cofnęli się, mam nadzieję, że już... No zdecydowanie otrzymali obrażenia już wcześniej. To się zapisało. Sale, proszę bardzo. Airburst, czyli to, co już mieliśmy. Tak naprawdę nie wiem, po co to w ogóle kupować, bo to nic nie daje w porównaniu do tego. Bolt Rail, czyli to również jest dash jakiś, tak mi się wydaje, ulepszony. Fueled Berserk, pewnie zwiększy nam obrażenia za cenę zdrowia, coś takiego. Nic stąd nie chcę kupić. I tak nas na nic nie stać. Ja po piętrze przechodzić nie chcę, bo po prostu otrzymam jeszcze więcej obrażeń. Najwyżej po tej walce z bossem. Crash Knight. Zobaczmy może najpierw ataki. I skupmy się na jego pomagierach.
a dopiero potem na samym bossie. Nie, jak na razie wydaje się być bardzo ok. Proszę bardzo. Combo Breaker, Jezu, ale ci... Nie, te konie naprawdę biją przeogromne obrażenia. Nie wiem, w jaki sposób miałbym go zastanować. Wcześniej mi się udało, bo był przy ścianie i miałem ten atak. O właśnie, to trzeba robić. Ale tak gram troszkę zbyt agresywnie, bo boss jest naprawdę przeogromnie, przeokropnie wręcz łatwy do uniknięcia. A ja niepotrzebnie staram się wejść jak najbliżej niego, aby zadać mu dodatkowe obrażenia. Dobra, końcówka tak naprawdę walki. Ale to ma mały zasięg, myślałem, że to bez problemu doleci do końca. No teraz bez sensu otrzymałem te obrażenia na po raz ostatni, ale mówi się trudno. Jakieś tam zdrowie otrzymaliśmy. 149 coinów, brakuje nam jednego, żeby kupić sobie jakiś przedmiot w sklepie. A ja z chęcią kupiłbym Mercury Sandals, czyli pewnie szybsze bieganie. Kupiłbym Vampire's Eyeglasses. Leczymy się za kryty, chociaż to nam dużo nie dawało. Chyba te sandały z chęcią bym kupił, a stać nas na nie, okej. Kupujemy. Nie walczę z przeciwnikami na tym piętrze, bo otrzymam jeszcze więcej obrażeń. Na pewno to nam nic nie da, więc lecimy dalej. Na tym piętrze również z chęcią kupiłbym potkę, więc 100 coinów z chęcią chciałbym uzbierać. Co tam to w ogóle daje, bo nie sprawdziłem. Zwiększa szybkość poruszania się, okej. Nie widzę jakoś tego specjalnie, ale okej. Załóżmy, że ta szybkość poruszania się jest zwiększona. To jest jakiś łotrzyk, który jest jeszcze magiem ognia, czy mi się wydaje? Jezu, jak to jest trudno do uniknięcia. Ale zaraz umrę. Nie, masakra, ten jeden przeciwnik sam z siebie zbił mi 100 zdrowia. O Jezu. No powinno pójść spoko. Proszę bardzo. Nie ma co się śpieszyć. Ważne, że skaczą razem, więc uniknięcie ich to żaden problem. Z takimi przeciwnikami to ja chcę walczyć. Z łucznikiem natomiast nie chcę walczyć i w ogóle nie chcę podchodzić bliżej tego łucznika. Dostaliśmy chyba orb leczący, bardzo fajnie, troszkę zdrowia nam się odnowiło. Jezu, podczas tego biegania to rzeczywiście jesteśmy szybsi. Sklep, 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 czym prędzej sklep. Mamy 70 coinów, jest szansa nawet, że po walce z bossem oprócz samej poty. Uj, co wy robicie? Nie pogrzało was? Jest szansa, że oprócz samej poty będziemy w stanie kupić sobie jakiś przedmiot. Okej. Nie widziałem w ogóle tej kulki i nie wiedziałem, że tego trzeba unikać. Mam nadzieję, że tu nie pojawia mi się jakieś ognie z ziemi, muszę jeszcze tego unikać. Okej, to było głupie. Jak mam cię uderzyć? Dobra. Tu trzeba uważać. Trzeba się wrócić, bo nie ma po co w ogóle iść. Nadal nie znaleźliśmy żadnego sklepu, nawet takiego z arkanami. Szkoda. 3 coiny i stać nas na potkę, którą na pewno kupię po raz kolejny. Może to pozwoli nam dojść na drugiego bossa. W jednym podejściu dwóch bossów bardzo fajnie by było, gdyby się udało. I jestem zdania, że te tarcze definitywnie są do zmiany. Ten skill prawie nic nam nie daje. Rzadko kiedy w ogóle z niego korzystam. On nie blokuje pocisków, co jest dziwne, bo byłbym pewny, że on z definicji je powinien blokować. Ty jesteś na przecenie, a nadal kosztuje 157? Drogie. Ale healing potion lecimy po raz kolejny. Tu natomiast jest ten fajny pokój, który widzieliśmy w pierwszym odcinku.
których z chęcią chciałbym zobaczyć. No serio, te tarcze są mega bezużyteczne. Jeżeli będziemy mieli pieniądze na jakikolwiek przedmiot nowy, to ja pewnie wydam właśnie na nową arkanę. Tu nic nie ma. Idziemy w stronę tego czerwonego pokoju, czyli tego chyba przeklętego pokoju. Super. To było dobre. Straszny jest ten pokój, naprawdę. Nienawidzę pokoi z dużą ilością szczelin. Ale też jak głupek nie wykorzystuję właśnie tych szczelin, bo bardzo łatwo jest przeciwników zabić, wyrzucając ich po prostu za podłogę. A samy głupek staram się unikać obrażeń i tyle. Doktor Song. Nie, nie chcę arkany ci oddać. To jednak nie jest ten pokój. Na pewno jej nie chcę oddać arkany. Jeżeli mógłbym powiedzieć, którą arkanę chcę oddać, spoko. W momencie, gdy nie mam nad tym jakiegokolwiek panowania, no niestety, przepraszam, przykro mi, ale nie chcę oddać dobrej arkany. Wszędzie byliśmy? Byliśmy w sklepie z czarami? A rzeczywiście, byliśmy. Przed chwilą tak naprawdę. Co mógłbym wymienić zamiast tej tarczy? Cokolwiek. Ion Spike. Śmiesznie wygląda, z chęcią bym to kupił. Walka z bossem. Counter Rogue. Walczyłem z tobą chyba. Ale w tej walce największym problemem to jest łucznik. Sam ten rogue powinien być dosyć łatwy do pokonania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ostatnim razem chyba nie poszło z nim najgorzej. Ojej. Ale może być problem właśnie, gdy przywołuje dużą ilość tych samonów. Nie, naprawdę mega słabe są te tarcze. Zupełnie nic nie robią. Mało obrażeń zadają, nie blokują obrażeń. Jedyny plus jest właśnie taki, że często podczas walki z tymi minibossami, tak jak teraz, po każdym piętrze, stanują tych bossów. O, przedmiot, super. Surefire Racket? Tak, Surefire Racket. Signatury. Church no longer decays while building up. Nie rozumiem. Signature Church. Czyli chyba ten pasek many, ten pasek wkurzenia, nie spada nam podczas ładowania. Tak by wynikało z opisu. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem, bo nie wiem tak naprawdę, jak to się nazywa i czy o to chodzi dokładnie, ale wydaje mi się, że ten przedmiot robi właśnie to, że nasz pasek many nie zanika. Fajnie, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Szczególnie właśnie, gdy gramy tak dosyć pasywnie i staram się przeciwników raczej unikać. No nic, lecimy na walkę z bossem. Zobaczymy, jak pójdzie. Fajnie, udało nam się dojść do drugiego bossa już na... już w jakimś trzecim odcinku. Jestem zadowolony. 75 zdrowia. Dużo go nie mamy, ale miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Hucha, hucha. Czy tam coś takiego. Z tobą już walczyłem, więc wiem po prostu, czego mam się spodziewać. Nie myślałem, że tyle ataków zrobisz naraz. Jestem głupi jednak i wcale nie umiem z tobą walczyć. Dobra. Poszło. Na niej trzeba się dużo ruszać. Tylko bardzo mi brakuje takiego ataku bardzo zasięgowego, abym mógł ją uderzyć, gdy ona się rozciąga i właśnie powinienem ją wtedy uderzać. No, to nie wygląda dobrze. No właśnie, nie jestem w stanie jej zaatakować na taki zasięg. Ta sygnatura podstawowa, mimo że ognista, wydaje się być lepszym wyborem na tą walkę, bo ma duży zasięg. A to jest najważniejsze podczas walki z tym ognistym bossem.
meteoryty. Tu mogę bardzo łatwo paść. Ale się udało. Dobra. Easy, easy. Hu, hu, ha, ha. Ciśniemy. O, ale tu się dałem złapać jak głupek. Nie wiem, czy... No i ta się nienawidzę tego, że ona się tak śmieje. Nie wiem, czy tam widzieliście, tam jest takiej... Kurde, jak to... Forge. Taka kuźnia. Nie wiem, czy ona wystaje zza tekstury i... Czy się zblokowałem na niej, czy coś. No nieważne, nie udało mi się tego uniknąć. Mówi się trudno, ale fajnie, że udało już się w trzecim odcinku dojść do drugiego bossa. Sądzę, że parę razy jeszcze pogram i... Bez problemu raczej będziemy dochodzić do tych drugich, trzecich bossów. Oni są bardzo przewidywalni. Tak jak walki w pokojach są jak dla mnie bardzo trudne. Szczególnie w tych, w których jest dużo szczelin, bo ten dash jest... Dash jest nie za dobry. Zdecydowanie lepszy dash byłby, gdy grałbym na padzie, bo miałbym sterowanie nad nim lepsze. Mógłbym dashować dokładnie w kierunku, w którym bym chciał. Tutaj mam jedynie jakieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem kierunków, w którym mogę kierować góra, dół, lewo, prawo i po skosach. A to jest za mało, jak dla mnie? Tak właśnie, jeżeli chodzi o bossów. Mega przewidywalni. Parę razy z nimi powalczymy i się nauczę ich na pamięć. Nie powinno być żadnych problemów. No nic, ja na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że już za dwa dni. Trzymajcie się i cześć!